Pięć na temat, luźna, smycz, chodzenie przy nodze i nie ciągnięcie na smyczy. I tutaj zrobimy pięć na temat troszeczkę bardziej w takiej formie wywiadu z panem Piotrem Wojtków, ponieważ on jakoś w tym temacie jest bilejszy niż ja. Zacznijmy od jedynki. Dlaczego pies ciągnie na smyczy? Bo bardzo często pada pytanie, jak oduczyć psa ciągnięcia na smyczy, jak nauczyć psa chodzenia przy nodze. To już to lepiej, bo to już jest co zrobić, żeby ten pies robił, co ja chcę, a nie co zrobić, żeby ten pies nie robił tego, co ja chcę. Bo dużo łatwiej jest nauczyć jakiegoś zachowania, niż oduczyć. Więc. Zaczynasz odpowiadać na moje pytanie, tak? Rozumiem. No, taki wywiad, słuchajcie, że Zosia będzie zadawała pytania, a potem będzie na nie odpowiadała. No. To jeszcze tylko dokończę. Myślę, że właśnie musimy zawsze myśleć o psim zachowaniu, dlaczego pies to zachowanie prezentuje, a nie jak wyeliminować to zachowanie, no bo to jest klucz, zrozumienie tego. Dobrze, a więc? Tak, trzy takie główne, podstawowe przyczyny ciągnięcia na smyczy to może być po pierwsze jakiś strach, odczuwanie niepokoju, czyli pies się boi. Na przykład boi się przebywania w jakimś miejscu, bo jest tam natłok jakichś nieprzyjemnych bodźców, na przykład dźwięki, słyszy przejeżdżające tramwaje, samochody, autobusy, jest dużo ludzi. Albo jest to miejsce, gdzie na przykład kiedyś coś się wydarzyło, na przykład spotkał dużą ilość psów, które się wystraszył, które go zaniepokoiły. No i chce jak najszybciej wydostać się z tego miejsca i opuścić to miejsce. Więc też warto zerknąć do przeszłości psa i nie zawsze jest to takie ewidentne. Nie zawsze strach objawia się podkulonym ogonem. I o tym chciałbym, żebyście pamiętali. Czasami ciągnięcie na smyczy jest objawem strachu. Druga przyczyna to niezaspokojone potrzeby, to znaczy, czy pies ma wystarczającą ilość swobodnego eksplorowania, czy ma długie spacery, gdzie może zaznajamiać się z różnymi zapachami, czy ma wystarczającą ilość też stymulacji mentalnych, czy może zdobywać, czy ma wystarczającą ilość zabaw. Jeżeli potrzebuje kontaktów socjalnych, to czy też te kontakty socjalne ma. Więc zastanówmy się, jakie potrzeby ma nasz pies i w jakim stopniu są zaspokojone. To jest kolejna kwestia, która jest bardzo ważna. I trzeci element to często jest to przyczyna takiego braku zrozumienia na smyczy. To znaczy, pies wysyła idąc na smyczy mnóstwo, ale to naprawdę na każdym kroku jakiś sygnał opiekunowi. To, że się zatrzymuje, to, że spogląda w którąś stronę, to zawsze może coś oznaczać. To może oznaczać to, że tam, gdzie pies patrzy, widzi coś, co go niepokoi, albo komunikuje nam na przykład tym spojrzeniem, że chciałby odejść w to miejsce. Jeżeli zwalnia kroku i z naprzeciwka coś się pojawia, to być może to jest komunikat, że on potrzebuje zatrzymać się, być może chciałby zmienić kierunek trasy spacerowej, być może ten obiekt, który idzie z naprzeciwka, czy to człowiek, czy inny pies, trochę go zaniepokoił. Także jakby takie odczytywanie tego, co pies komunikuje z nami na smyczy, jest bardzo ważnym elementem. Więc mamy no te trzy takie główne przyczyny. Oczywiście co pies, to przypadek i tych przyczyn ciągnięcia może być mnóstwo. Tak, i ja chciałam odnieść to sobie, moje notatki, że właśnie powiedziałeś o tym, że nie odczytujemy tych sygnałów, więc pies się uczy, że nie czytamy tych sygnałów, a jest na sznurku, jest przywiązany do nas, więc zaczyna, no jakby przestaje zwracać uwagę na to, że jesteśmy związani sznurkiem i zaczyna działać, pomimo że wtedy nas pociągnie, pomimo że my idziemy, no bo wie, że musi sam jakby o siebie zadbać, bo my z tym sznurkiem w ogóle nie czytamy jego sygnałów. I to samo z zaspokojeniem potrzeb. Jeżeli potrzeby są zaspokojone i on wie, że a będę mógł poniuchać, będę mógł tam sobie pobiegać, bo całe Zna życie, rytm, zna te tak, zna ten rytuały. rytm, wie, że zawsze o to dbamy i wie, że zawsze i czuje, że to ma zaspokojone, to będzie w stanie przejść przy nodze w niektórych momentach. Ale jeżeli tylko ciągle walczymy, żeby on chodził przy nodze, on musi sam walczyć o to, żeby zaspokajać swoje potrzeby, czyli właśnie tym ciągnięciem i zapieraniem się, dłużej sobie zostać, jakieś miejsce powąchać, no to on się uczy, że on się uczy tego, żeby właśnie samemu walczyć o to zaspokojenie, a my się uczymy tego, żeby ciągle walczyć o to, żeby on nie ciągnął. Także mamy taki wtedy konflikt przez to, że te potrzeby nie są zaspokojone, że go nie rozumiemy. I ja jeszcze chciałam dodać ostatnie taki punkt częstego powodu, dla którego psy ciągną na smyczy. Przede wszystkim one chodzą innym tempem niż my, więc one muszą się nauczyć chodzenia na smyczy. I wydaje mi się, że czasami ludziom nam się wydaje, że pies rodzi się z umiejętnością chodzenia na smyczy, chodzenia na sznurku przyczepionym do drugiej istoty.
to jest trudne chodzić tym samym tempem, co człowiek. No to jest, wymaga koncentracji od psa, chyba że po prostu pies, nie wiem, jest starszy, albo ma krótsze łapki i rzeczywiście faktycznie chodzi bardziej tak jak my. Natomiast wtedy i tak pies ma inne ścieżki niż człowiek. My sobie wolimy iść chodnikiem i nie wdepnąć w kupę, a pies chciałby chętnie sobie zatrzymać i ją właśnie poniuchać. Więc mamy też troszeczkę inne cele na tym spacerze. Trzeba go nauczyć, kiedy on może spełniać swoje cele, a kiedy musi jakby bardziej podążać w naszym tempie. Więc pamiętajmy, że psy muszą się tego nauczyć. To jest umiejętność, którą muszą zdobyć dzięki nam i się z tym nie rodzą. I to nas przenosi do drugiego pytania. Kiedy możemy wymagać chodzenia przy nodze, a kiedy nie wypada? W dużym skrócie, jeżeli pies jest gotów emocjonalnie do tego, żeby przejść przy nodze, to możemy od niego tego oczekiwać. I dwa, jeżeli pies jest oczywiście tego nauczony, czyli ma dużą historię wykonywania tego zadania, tego zachowania, w prostszych, łatwiejszych warunkach stopniowo wprowadzane to zachowanie było w trudniejsze warunki. Ale ten background, to co jest najważniejsze, pies musi czuć się bezpiecznie. Jeżeli pies się nie czuje bezpiecznie, jaka jest przyczyna braku poczucia bezpieczeństwa, no to już wymieniliśmy w pierwszym punkcie, to może nie być w stanie po prostu iść przy naszej nodze. I nawet jeżeli jest świetnie nauczony tego chodzenia przy nodze i w warunkach bezpiecznych potrafi wykonać to zadanie, to ten fundament, ten background się nagle rozpada, to nie będzie w stanie przejść przy naszej nodze, bo dominował będzie strach, chęć uniknięcia jakiegoś zagrożenia, chęć jak najszybszego wyjścia z danej sytuacji, albo chęć znalezienia się w miejscu, gdzie może zaspokajać swoje potrzeby, albo chce jak najszybciej, jak najwięcej skorzystać ze spaceru, bo wie, że ten spacer szybko się skończy i nie będzie czasu na swobodę, na taki relaks poprzez węszenie, eksplorowanie i dopasowanie się do psich potrzeb. Nie mam nic do dodania. Trzecie pytanie. Chciałabym, żebyś powiedział troszeczkę o sprzętach, które bardzo często są polecane. I tutaj mam na myśli szelki z zapięciem z przodu, szelki Easy Walkie, haltery, kantarki i jeszcze o metodach chciałabym oduczania właśnie ciągnięcia typu na drzewko, że się zatrzymujemy i ruszamy dopiero, kiedy smycz jest nie naciągnięta i zawracanie. Jasne, to zacznijmy może od sprzętu. Powiem, co teraz stosujemy w pracy z psami na smyczy. Stosujemy albo zwykłą smycz, 2-3-metrową i szelki, wygodne szelki typu gardy. Jeżeli pies nie ciągnie specjalnie, to też dopuszczamy noszenie obroży oczywiście tutaj. Tak, w ogóle Bordo chodzi w obroży na co dzień, bo on głównie chodzi bez smyczy. Natomiast gdy idziemy gdzieś, gdzie on będzie ciągnął, to zawsze ma szelki, bo wtedy jest na szelkach po prostu. Dokładnie, więc jeżeli wiemy, że może się zdarzyć to, że pies będzie ciągnął, no to lepiej mu założyć szelki. I dlaczego? Ponieważ jeżeli będziemy pracowali nad przyczyną, to od czego zaczęliśmy tak naprawdę, to najważniejsze jest zwiększenie komfortu psa, a nie zmniejszenie tego komfortu. Więc tak, narzędzia typu szelki Easy Walk z zapięciem z przodu czy kantarki mogą wręcz troszeczkę pogłębić przyczynę, bo nie dają psu możliwości poczucia się bezpieczniej, pewniej, lepiej, bardziej komfortowo, tylko wręcz działają przeciwnie. Znaczy znowu jest ta walka między, my próbujemy, żeby on nie ciągnął, a on próbuje dopiąć swego, więc tak. To jest brak tej komunikacji. Znowu jest takie instrumentalne traktowanie, a nie zajrzenie do przyczyny, czyli właśnie dlaczego, jak się pies czuje na smyczy, tak bym to określił. Więc nie używamy w swojej pracy tych szelek Easy Walk, kantarków, chociaż kiedyś ja używałem, nie ukrywam tego, nawet kilka lat temu jeszcze zakładałem psom tego typu narzędzia, ale moje podejście do pracy z psami się zmieniło. Teraz dużo bardziej nastawiam się na zrozumienie emocji, zrozumienie tego, co pies czuje, co siedzi w przyczynie podłożu zachowania, a nie na samym zachowaniu. No, a ja też chcę się przyznać, że też Bordek chodził chwilę w Easy Walkach, bo właśnie akurat walczyłam z tym ciągnięciem na smyczy w okresie jego dojrzewania. W tym momencie, wtedy, to było bardzo trudne tak naprawdę go nauczyć tego, żeby on rzeczywiście chciał chodzić przy nodze, rozumiał to, potrafił w wielu warunkach. To zajęło, może być tak, że znaczy jest tak, że to zajmuje dużo czasu i są momenty w życiu naszym, w życiu psa, gdzie będzie trudniej tego nauczyć. Właśnie na przykład w okresie dojrzewania to było bardzo trudne i ja myślę, że to, że on teraz chodzi bez smyczy i bez problemu przejdzie przy nodze właśnie w wielu warunkach, to musiało trochę potrwać, to musiało zająć trochę czasu, on też musiał się ustabilizować trochę emocjonalnie. Akurat mówię konkretnie o naszym przypadku,
żeby rzeczywiście do tego dojść, więc to też jest, to też nie przychodzi tak szybko, to też wymaga poznania się z tym psem, zaufania, to wiadomo, to zajmuje trochę czasu, więc niestety rezultaty takiej ciężkiej pracy, nauki chodzenia na luźnej smyczy trochę zajmują, trochę to czasu zajmuje, więc też trzeba się na to przygotować. Tak, jeśli chodzi o metody drzewko, czyli zatrzymywanie się, kiedy pies napina smycz, czekanie, aż on poluzuje i kontynuowanie spaceru, kiedy smycz jest luźna, czy też zatrzymywanie się, ściąganie psa do siebie, przyciąganie do siebie, kiedy jest luźna, to kontynuujemy spacer. No, uważam, że takie techniki są mało skuteczne, to znaczy kiedyś w szkole polecałem i mówiłem w zasadzie standardowo każdemu kursantowi, że w ten sposób należy postępować z psem na smyczy, ale widziałem, że te efekty były marne i słabe. I frustrujące dla obu stron. I frustrujące, tak, dla obu stron, i dla psa, i dla opiekuna, a dużo lepiej jest spróbować się z psem harmonizować na smyczy. O czym jest harmonizowanie, to powiemy w piątym punkcie, ale już tak, nakreśliłem. Więc w takim razie, jak nauczyć tego chodzenia na smyczy? Czyli czwórka, tak? Czwórka. Dobrym pomysłem jest to nauczenie chodzenia przy nodze, to znaczy... Nie takiego, że ten pies jest tak przyklejony. Chodzi o to, żeby wiedział, gdzie mniej więcej ma być. Tak, przy mnie, dokładnie. My z Bordem mamy coś takiego, że mamy chodzenie przy nodze na hasło ze mną. Zosia jak ćwiczy obedience, to jest zupełnie co innego i w zupełnie innym rytmie i trybie są wtedy. Natomiast ja, jak idę z Bordem na przykład na spacer z Rysiem, z wózkiem, przechodzimy przez ruchliwą ulicę i widzę, że naprzeciwka idzie pies, idziemy sobie po przejściu, jest zielone światło i Bordo idzie przy lewej stronie, jest ruch prawostronny, więc Bordo będzie od strony tego. Tak, Bordo idzie po lewej stronie, z naprzeciwka idzie ktoś z innym psem, ja mam wózek, tak? Jestem po prawej stronie tego przejścia. Wyobrażacie sobie to chyba, taką wizualizację, tak, widzicie. Ja tak, i no i więc Bordo jest od zewnętrznej, czyli jest od strony tego psa, więc już sobie wypracowaliśmy to, że daję mu tylko sygnał taki palcem, żeby przeszedł sobie na drugą stronę i on idzie wtedy z prawej strony, ja go wykorzystuję to, że rozdzielam swoim ciałem na przykład widok tego innego psa, więc to jest takie życiowe chodzenie przy nodze, które nie jest oparte w jakieś ramy i pies ma wykonać jakieś musztra, jakieś zadanie, tylko jest to w zasadzie takie funkcjonalne narzędzie do tego, żeby, którego pies jest nauczony, do tego, żeby sobie poradzić właśnie w różnych sytuacjach, gdzie jest trochę trudniej, ale oczywiście pies musi być emocjonalnie przygotowany do tego, żeby przejść przy nodze. Jeżeli nie jest przygotowany, ja osobiście nie widzę nic złego w tym, żeby po prostu tą smyczkę skrócić i pozwolić psu przeciągnąć, tylko ważne jest moje nastawienie wtedy, żeby się tym nie frustrować, nie wkurzać, nie denerwować, nie szarpać tego psa i nie tworzyć między mną a psem konfliktu, bo konflikt między opiekunem a psem jest bardzo często przyczyną ciągnięcia na smyczy. Pies nie rozumie się z opiekunem, nie rozumie jego sygnałów, nie rozumie jego komunikacji, chce jak najszybciej od niego odejść, dlatego ciągnie na smyczy. Więc trzy głębokie wdechy, naturalne jest to, że pies ciągnie i musimy się lepiej zrozumieć po prostu na smyczy i to trwa troszeczkę czasu. Także to są jakieś takie przykłady, co można próbować robić, no ale chyba jeszcze mamy jeden punkt. Który... Tak, ale jeszcze momencik, bo jeszcze chciałam o tej nauce chodzenia przy nodze. Nie będziemy o tym w to wchodzić, bo jest sporo filmików na temat nauki chodzenia przy nodze. Chodzi o to, żeby wzmocnić psu bardzo bycie pozycję tutaj właśnie po którejś jakiejś naszej stronie na początku. Na początku ćwiczyć w łatwych warunkach. Wiem, jest artykuł na naszym blogu Przedszkola o tym i tam w punktach wypisałam właśnie, jak nauczyć takiego chodzenia przy nodze, więc myślę, że tam Was odeślemy. Chodzi o to, że to mówi psu konkretnie, od kiedy, do kiedy, gdzie ma być i że mu się to opłaca i stopniowo wprowadzamy to w różnych trudniejszych warunkach i to jest lepsze niż mówienie psu właśnie tego nie rób, tu zawracam i to nie jest konkretne i jest nieprzyjemne, a właśnie konkretne jest to zachowanie, podkreślamy właśnie o tak rób, o super, o no i to jest, więc to jest jakby jaśniejszy komunikat w stronę psa. No więc piątka, powiedziałeś, że to będzie coś o harmonizacji. Tak, harmonizacja czy harmonizowanie się z psem polega na tym, że ja dostosowuję się do tego, co pies w danym momencie mi komunikuje, będąc ze mną na smyczy. Czyli przykładowo, jeżeli pies chce przyspieszyć, ponieważ mijamy, nie wiem, szczekającego psa gdzieś tam za płotem, to ja za nim idę, przyspieszam i wręcz no, przebiegam, bo rozumiem, że to jest jego problem i on, jego potrzebą jest jak najszybciej wydostać się z tej sytuacji, jak najszybciej
wyjść z nieprzyjemnego miejsca, opuścić nieprzyjemne miejsce. Ale harmonizacja też polega na tym, że staram się odczytywać bardzo delikatne sygnały psa, subtelne sygnały, które pies mi wysyła. Jeżeli jesteśmy na spacerze i pies właśnie zacznie wąchać na przykład i markuje, obserwując jakiś tam obiekt, to być może to jest jakiś sygnał dla mnie, że on chce utrzymać ten dystans od tego obiektu, na przykład przechodzącego psa, więc szukam takiego wyjścia, żeby na przykład pomóc psu utrzymać ten dystans od drugiego psa, chociażby proponując, w zasadzie nie, proponowanie to już będzie moje narzucenie czegoś psu, ale no, podążając w taki sposób, żeby pokazać psu, że go rozumiesz. Tak, że go rozumiem i że jest wyjście jakieś z tej sytuacji. Także harmonizowanie polega na tym, że odczytuję sygnał, który wysyła pies i na niego reaguje, tak żeby być w pewnym dialogu z psem na smyczy. I to jest chyba taka podstawa. Więc jak pies nie jest gotów, to na tym się należałoby na początku najbardziej skupić i skoncentrować, a nie na takim instrumentalnym traktowaniu, myślę. A może być, nie być gotów no jakby do końca życia do niektórych sytuacji, żeby iść przy nodze. Prawda? Czyli bo tu powiedziałeś, że proponowanie to już jest narzucanie, ale jednak mówisz, że proponujesz, czyli to jest wciąż według mnie jakiś pewien dialog. Tak, masz czyli rację. Tak naprawdę chodzenia... Może to inaczej powiem, może to troszeczkę odchodzi od pojęcia harmonizowania się z psem, natomiast jest to cały czas dialog i to też jest okej. To jest właśnie, to jest myślę najważniejsze, czyli wiadomo, zaspokajamy potrzeby, jak nie chcemy, żeby ciągnął, bo coś tam to on już jest nauczony chodzenia przy nodze, więc o to go prosimy, ale nigdy nie wychodzimy z tego dialogu, o ile możemy. Mhm. Czyli wiadomo, że jak jesteśmy u weterynarza i coś pies nam mówi, ale ja bym chciał wyjść, no to mówimy, no stary, musimy tu zostać, ewentualnie możemy wyjść na zewnątrz i tam poczekać, ale tam, gdzie się da, tam reagujemy na te komunikaty i nie próbujemy na siłowo tego wszystkiego rozwiązać, tylko właśnie takim zapytaniem, odpowiedzią. Na koniec tylko powiem, że trochę takich tematów liznęliśmy, czy wspomnieliśmy o paru zagadnieniach. Więcej zapraszamy Was na naszą stronę, tam jest webinar Luźna Smycz, ale jest też webinar Luźna Smycz, Studium Przypadków, gdzie będziemy na czynniki pierwsze rozbrajali pewne sytuacje i mówili właśnie o tych detalach, o których Wam teraz mówiliśmy. Takie kazuski. Tak, case studies. Zobaczymy, kto wytrwał do końca, bo dzisiaj mam taką potarganą fryzurę i dajcie znać, co o niej myślicie. Zosia mi kazała teraz usiąść, powiedziała, zaraz siadaj, tutaj będziemy nagrywać, a ja właśnie wróciłem z roweru. Tak, więc dziękuję za ten wywiad, bardzo był wartościowy. Do zobaczenia na webinarze.